Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Jest to kanał poświęcony nauce języka angielskiego. Ja się nazywam Barbara Babiuch, jestem trenerką języka angielskiego. Pracuję głównie z dorosłymi, ale również z młodzieżą. Pracuję z różnymi tematami. Między innymi przygotowuję do egzaminów Cambridge. I takim też tematem chciałam zająć się dzisiaj. Chciałam Wam pokazać książkę już kolejną, z której ja pracuję i przygotowuję do egzaminu B2 First, tak? Czyli jest to egzamin FCE na poziomie B2. Książka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to jest First Trainer, czyli to jest taki trener, powiedzmy sobie. Ja tutaj za chwilę przejdę do prezentacji, pokażę Wam dokładnie, co w środku jest. To jest książka, która pomaga nam wyćwiczyć sobie pewne umiejętności, pokazać, jakie umiejętności musimy posiąść, aby przygotować się do tego egzaminu. Więc może nie przedłużając już więcej, zapraszam na prezentację tej książki. Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać książkę, która nazywa się First Trainer. Jest to książka, która przygotowuje do egzaminu B2 First, Cambridge B2 First, bądź też kiedyś nazywanego FCE, w sumie ta nazwa nadal funkcjonuje w obiegu. Jest to książka wydawnictwa Cambridge University Press, czyli powiedzmy jest to przez to samo wydawnictwo, przez tak, które organizuje ten egzamin. Więc tak naprawdę jest to bardzo wiarygodne źródło. Źródło to może nie jest najlepsze słowo. W każdym bądź razie pozycja, którą możecie uważać za wiarygodną, ponieważ jako organizator takich egzaminów wiedzą, do czego przygotowują i dają tutaj wskazówki, które pomogą Wam się przygotować do takiego egzaminu. Książka jest dużego formatu, nie będę tutaj z linijką może mierzyć, ale jest to taki duży format, trochę większy jak A4, trochę szerszy. Taka powiedzmy standardowa wielkość książki kursowej do języka angielskiego, jeżeli kiedykolwiek uczyliście się z takiej książki. No tyłu może tutaj nie będę analizować, bo tutaj nic nie ma takiego. No ja Wam pokażę, co jest w środku, tak? Bo tu jest tylko opis tego, co możecie się spodziewać. I ja Wam tutaj pokażę, co tutaj jest dokładnie. Tutaj na okładce macie notatkę downloadable audio, czyli możecie sobie ściągnąć wszystkie pliki audio, pliki do słuchania, bo są tutaj też pliki chociażby przygotowujące do części do słuchania, tak, do listeningu. Musicie mieć te pliki audio i możecie je sobie ściągnąć pod tą stroną, więc to nie jest nic, co gdzieś tam musicie mieć jakieś tajemnicze kody, tylko po prostu sobie ściągacie, jeżeli wejdziecie w tego linka. Tutaj mamy spis treści i tak naprawdę on tutaj nam pokazuje, co w tej książce możemy się spodziewać. Czyli tutaj są tak zwane training and exam practice, ponieważ to jest trainer, czyli taki no trener, może nie trener, ale taka książka, która przygotowuje, tak, trenuje nas, ćwiczy w różnych umiejętnościach, pokazując, jakie umiejętności musimy mieć, żeby poradzić sobie z tym egzaminem. I teraz pierwsze dwa testy to jest właśnie ten training. Zaraz Wam pokażę, na czym polega taki training, bo to jest, tam są dodatkowe ćwiczenia. Natomiast practice test to są po prostu takie testy, typowo takie same, jakich możecie się spodziewać na samym egzaminie. Tak, widzicie, że tych testów w sumie jest 6. 4 są po prostu same testy, które sobie rozwiązujecie i na końcu macie klucz, w którym możecie sobie sprawdzić odpowiedzi. Audio script, czyli widzimy, że mamy skrypt audio do plików, które są do słuchania, więc też jeżeli chcecie sobie dokładnie prześledzić, co jest tam mówione, możecie sobie to właśnie sprawdzić w skrypcie. Ok, samo introduction pominiemy. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chcecie coś dowiedzieć się o egzaminie,
to jest tutaj to właśnie wyjaśnione, w jaki sposób, nie wiem, jest ocenianie, w jakie są części, co w każdej części jest, tak? I na której na przykład stronie w książce możecie taką część zobaczyć, jak to wygląda. I po tej wstępnej części przechodzimy już do samych ćwiczeń, czyli pamiętacie, jak powiedziałam na początku, mamy training tests i mamy test one training i po kolei idą nam tutaj, może jeszcze sobie wróćmy do tych części, idą nam części, tak, czy idzie reading, writing, listening, speaking, w sumie zawsze chyba w takiej kolejności w jakichś tam książkach właśnie są te części, czyli zawsze najpierw reading, writing, czyli te pisane, a później mamy listening, speaking. I tutaj mamy reading and use of English part 1. I później mamy exam practice, tak? Czyli po takiej części treningowej, tak, przechodzimy do sprawdzenia siebie, ile się nauczyliśmy i wykonujemy właśnie taki test, czy jedno takie zadanie, które pojawia się w części pierwszej, tak, czyli tego, co nauczyliśmy się tutaj, sprawdzamy sobie tutaj. Tutaj mamy różne ćwiczenia. Jest to reading, use of English i sama część pierwsza, tak, polega na tym, możecie sobie tutaj zerknąć, że mamy ABCD, wybieramy właściwą odpowiedź, więc tak naprawdę jest to bardziej zadanie skupione na leksyce, słownictwie, tak, znajomości słownictwa w różnym tego słowa znaczeniu, czy są to przyimki, phrasal verbs, czy jakieś kolokacje, czy inne idiomy i tak dalej. I tutaj mamy właśnie przygotowanie pod tym kątem, czyli na przykład widzimy sobie verbs plus prepositions. No i teraz przypominamy sobie na przykład, z jakimi przyimkami idą te czasowniki, tak, jeżeli chcemy sobie coś tutaj wyrazić. He recovered his illness. No to ja tutaj Wam powiem, że to jest from, prawda? Więc tutaj jednocześnie sprawdzamy siebie, ale też możecie to potraktować jako sposób na nauczenie się, tak? Jeżeli kompletnie nie wiecie, nie znacie żadnego z tych tutaj zwrotów, no to zerkacie do klucza, no i bierzemy się do nauki, tak? Robicie sobie notatki. W jaki sposób się zorganizujecie, no to już sami zobaczycie, jak Wam jest łatwiej się uczyć. Można to zrobić na różne sposoby, ale takie ćwiczenia naprawdę pomogą Wam, tak, pokażą Wam, jakie to słownictwo powinniście się nauczyć i które naprawdę warto, tak, które powinniście znać na tym egzaminie, który jest wymagany, tak? Tutaj mamy, nie wiem, verbs followed by nouns, tak? Czyli znowu konstrukcja, po których czasownikach jest rzeczownik. No jest to dosyć, myślę, istotna wiedza, jeżeli sobie pomyślicie, że robicie takie zadanie, jak tutaj jest, tak? No i teraz wiedza tego, co ma nastąpić w jakiejś tam luce, tak? Bo sobie obserwujecie, co jest przed, a co po. No jest to istotna wiedza, tak? Więc tutaj pokazuję Wam, dobra, uczysz się tego słowa, więc musisz zwrócić uwagę na to, co, z czym to idzie, z jakimi słowami się wiąże, czy pójdzie z rzeczownikiem, czy może jakiś przyimek i tak dalej. Więc tutaj Wam bardzo to fajnie naświetla różne rzeczy, które musicie umieć. Tutaj też macie tak zwany typ, tak, in your vocabulary, no, record how the verb is used as well as the meaning. Czyli podpowiada Wam, tak, jeżeli uczycie się słówek, tak? Macie jakiś tam zeszycik, którym sobie zapisujecie. Zapisz to, w jaki sposób, nie tylko znaczenie, ale też w jaki sposób słówko jest używane. Tak? Czyli, nie wiem, macie słowo recover. Nie wystarczy zapisać, że recover to jest, nie wiem, tam wyzdrowieć, tak? Ale na przykład w jaki sposób jest użyte, czyli przykład, she recovered from. Prawda? Bo to, że ja wiem, że recover to jest wyzdrowieć, no nie wystarczy mi do tego, żeby rozwiązać ten test, tak? Musicie wiedzieć, że mówi się recover from i to jest właśnie ten przyimek, który tutaj pójdzie i później, wiedząc to, mając na przykład takie zadanie
no, którąś z odpowiedzi taką i już wiecie, jaką odpowiedź wybrać. Albo może idąc od tyłu, widzicie, jaką wiedzę sprawdza to zadanie i czego musicie się uczyć, jak się przygotowujecie do tego testu, więc naprawdę bardzo wartościowa książka. Verb collocations, no nie o to mi chodzi, żeby tutaj analizować to, ale widzicie, co tutaj ta książka naświetla, co pokazuje. Bardzo przydatne zwroty. Tych zwrotów jest bardzo dużo i dużo rzeczy musicie się nauczyć, jeżeli przygotowujecie się do tego egzaminu. Ale robiąc to we właściwy sposób i z właściwymi materiałami, będąc świadomym, że to wymaga jednak trochę czasu i pracy, naprawdę jesteście w stanie to osiągnąć i ta książka jest czymś, co bardzo gorąco polecam. Nie będę tych zadań robić, ale bo nie o to mi chodzi. Widzicie, w jaki sposób to wygląda, tak? Tu mamy ćwiczenia pod kątem właśnie tych zagadnień, które później znajdują się w takim zadaniu. Zrobiwszy sobie te ćwiczenia, możecie później sprawdzić siebie. Nie mam stuprocentowej pewności, czy tutaj dokładnie są te same zwroty, które były w tym zadaniu. W każdym razie robiąc wielokrotność takich różnych zadań, zobaczycie naprawdę progres. Tutaj zauważcie, też są, ja tutaj może tak trochę chaotycznie opowiadam, ale tak, mamy tutaj te tips, tak, czyli podpowiedzi, co możecie robić. Korzystajcie z tego naprawdę, więc to jest bardzo dobra książka na self-study. Phrasal verbs are often tested in the exam. Tak? Czyli możecie je znaleźć. Learn their meaning, bla bla bla. Tak, czyli co musicie się nauczyć o takich czasownikach frazowych, jeżeli tak, jak się je uczycie, w jaki sposób to robić. Tutaj też mamy action plan, tak? Czyli co trzeba zrobić, żeby taki egzamin. Tak, jakąś instrukcję obsługi, co zrobić najpierw, potem co zrobić następnie. Takie porady bardzo przydatne. Tu akurat do tego zadania mamy jeszcze advice, która nam tutaj pisze, tak, do każdego pytania jeszcze jakieś tam podpowiedzi, tak? Which word means put or installed? Czyli, tak, o, dobra, zastanów się nad tym albo nad tym, tak? No i teraz sobie tutaj idziemy, to mamy każdą z tych części, mamy test 1 training, później mamy test 2 training, wszystko na tej samej zasadzie, wszystkie części, tak? Czyli jak sobie tutaj spojrzycie, mamy speaking tak samo, do każdej części mamy bardzo fajne ćwiczenia, które przygotowują Was do tego, podpowiadają, dają właśnie takie różne tipy, co tutaj należy wiedzieć, o tu widzicie, mamy advice. Więc jak dla mnie jest to naprawdę genialna książka, jeżeli chcecie przygotowywać się sami. Szczerze polecam tą książkę. Oprócz książki Formula Exam Trainer, do której też tutaj podrzucę linka, która jest taką podstawą. I to jako właśnie taki, to ta druga książka, z którą będziecie pracować, plus jeszcze zestaw, duży zestaw różnych testów właśnie na egzamin B2 i myślę, że tutaj wtedy będziecie mieli naprawdę to, co potrzeba. Patrząc jeszcze sobie tutaj do tyłu, mamy skrypty audio i mamy oczywiście klucz, więc myślę, że tutaj nie ma co pokazywać. Answer sheet, czyli tak wygląda karta odpowiedzi. Na coś takiego będziecie musieli przepisać swoje odpowiedzi. No i tutaj mamy załącznik do speakingu, czyli obrazki i jakieś tam takie grafy. Tam są właśnie też testy, to jest tak jakby załącznik do tych testów do mówienia, czyli obrazki, które są częścią tego testu. Dokładnie takie, jak możecie się spodziewać na egzaminie. No i to w sumie tyle. Sama książka jest dosyć gruba, bo okej, tutaj ma jakieś C, coś tam, no ale powiedzmy 227, no trochę powiedzmy 240-250 stron. Taka książeczka.
Myślę, że jak poszukać jakichś starszych wydań, to będzie inna okładka, ale też to, co tutaj istotne, powinniście wiedzieć, nie wiem, czy to gdzieś to jest zaznaczone. Ważne, aby to było na egzamin po 2020 roku, bo wtedy zmieniła się formuła tego egzaminu, są troszeczkę inne te zadania, może wiedza jest taka sama i ten sam poziom słownictwa i gramatyki i tak dalej, ale formuła testu się zmieniła, niektóre zadania zniknęły, pojawiły się inne, trochę zostały poprzesuwane, więc jeżeli chcecie gruntownie i mieć gruntownie się przygotować dokładnie do takiego testu, jaki teraz jest, to musi to być po roku 2020 nowa formuła. Nie wiem, czy to tu gdzieś jest napisane, ale myślę, że sam rok wydania powinien Wam... Ok, first published. No dobrze, tutaj może nie wiem, czy to dokładnie pisze. W każdym razie, no, ja wiem, że to jest dokładnie to, co ma być. Jeżeli nie jesteście pewni, to na pewno najpierw sprawdźcie sobie na stronie Cambridge, jak takie testy mają wyglądać i porównajcie sobie z książką, którą ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, czy przeglądacie w księgarni, czy zamówiliście przez internet, czy to jest ta właściwa. Tyle dzisiaj Wam chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi rozjaśniło Wam się coś i ewentualna decyzja na temat tego, czy jest to coś, co chcecie, czy nie, tutaj teraz będzie bardzo prosta. Tyle w takim razie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału, jeżeli uważacie, że to, co tutaj ja się produkuję, jest wartościowe i dla Was przydatne. Takie lajki będą dla mnie sygnałem, no i pewnie zwiększą zasięgi na tyle, na ile tam, tak żeby osoby, które też szukają takich informacji, trafiły na ten mój filmik. Dziękuję w takim razie za uwagę, zapraszam do komentowania oraz do oglądania innych moich filmów na tym kanale. Dzisiaj już dziękuję i żegnam się. Do zobaczenia. Pa, pa.